Dzisiaj na ręce słupskiego komisarza wyborczego złożyliśmy dokumenty zawiadamiające o utworzeniu nowego komitetu wyborczego w Słupsku, komitetu wyborczego pana Aleksandra Jacka. Ile osób popiera? Osób popiera bardzo dużo. Na liście mieliśmy tam 6 więcej niż jest to wymagane. Gdybyś tam się okazało, że są jakieś wątpliwości co do adresu, zameldowania, zamieszkania czy PESEL-a, to mamy taki lekki zapas. Z tym, że jest oczywiście dużo czasu, bo jest jeszcze prawie tydzień czasu na to, żeby ewentualne poprawki wnieść. Teraz komisarz zapoznaje się z dokumentacją. Gdyby jakieś tam rzeczywiście błędy były, to wezwie do ich usunięcia i złożenia dokumentacji kompletnej. Myślę, jesteśmy, warto podkreślić, nie jesteśmy pierwsi, jesteśmy drudzy. Pierwszy był komitet posła Biedronia, którego również tutaj przy okazji pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że ta kampania dzięki niemu będzie bardzo ciekawa, bardziej kolorowa i mniej agresywna. Natomiast od razu zaznaczam, że dzisiaj był pierwszy, natomiast w wyborach chcielibyśmy mówić niestety. A kiedy poznamy listę radnych, kandydatów do Rady Miejskiej? W ciągu 2 tygodni, myślę, że za tydzień w zasadzie ta lista już będzie do opublikowania, ale nie chciałbym tak do końca się deklarować, dlatego że bardzo istotne jest, jakie poszczególne osoby będą na tych listach zajmowały miejsca i to wymaga takiej wewnętrznej, spokojnej dyskusji i to wymaga troszeczkę czasu. Także na pewno w ciągu 2 tygodni, jest miesiąc czasu na złożenie listy, my w ciągu 2 tygodni będziemy gotowi. A jeszcze do jakich okręgów i ilu będzie kandydatów? Kandydatów nasz komitet będzie miał 46 we wszystkich 4 okręgach.